Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w wycinankach prasowych. Ja nazywam się Agnieszka Wiśniewska. A ja Jacek Krakowiecki. Czytamy gazety z ostatniego tygodnia. Nie możemy nie zacząć od Wprost i od zapowiadanego na okładce rankingu najbardziej wpływowi Polacy. Ranking obiecuje dużo, obiecuje, że dowiemy się, kto jest najważniejszy. Można by pewnie zacząć od tego, czemu ktoś jest najważniejszy. Takie rankingi często mają wstęp, który wyjaśnia, na czym, w jaki sposób są zrobione. Tak, jakąś metodologię. Na czym ta ważność polega, kto ją i jak obliczył. Najbogatszych się oblicza według tego, że ten ma 100 milionów, a ten ma 10 milionów, tak? Więc ten jest pierwszy, a ten jest drugi. Nie jest trudno się domyślić, że w rankingu na najbardziej wpływowych Polaków pierwsze miejsce zajmuje Jarosław Kaczyński. To nie trzeba tłumaczyć żadnej metodologii chyba. No ale dalej jest to rzeczywiście zadziwiający ranking i bardzo zaskakujący. Na drugim miejscu jest Olga Tokarczuk. Jeszcze prezentacji Jarosława Kaczyńskiego towarzyszy tekst Janka Śpiewaka. Jan Śpiewak dołączył do zespołu redaktorów Wprostu. Jan Śpiewak pisze trochę o życiorysie i trochę o tym, czym się kieruje Jarosław Kaczyński, trochę też interpretuje jego dotychczasowe działania i pracę, chociaż kończy dosyć pesymistycznie dla dzieła i dziedzictwa Kaczyńskiego. Na dziś dziedzictwo Kaczyńskiego, cytuję Jana Śpiewaka, poza samą skutecznością w walce o władzę, nie jest imponujące. Nie udało mu się zbudować silnych instytucji. Nowe elity łudząco przypominają te, które rządziły Polską wcześniej. Państwo to ciągle łup w rękach polityków, a nie wspólne dobro. Gdyby dzisiaj zabrakło Kaczyńskiego, PiS rozsypałby się jak domek z kart. Jego rewolucja trwa dzięki niemu, ale nic nie wskazuje na to, żeby mogła go przeżyć. No i dlatego jest najważniejszy. Tak. Ty jesteś bardzo łagodna wobec tego rankingu, bo ja dostałem po prostu szału, jak to zobaczyłem. Znaczy przede wszystkim z tego powodu, który zaznaczyłeś na początku, że w ogóle nie wiadomo według jakiego klucza. Znaczy ja się domyślam, pracowałem w bardzo wielu redakcjach i nie wszystkie były fantastyczne, powiedziałbym, albo nie wszystkie miały dobre pomysły. I nieraz tak było, i o jeszcze większej liczbie redakcji słyszałem. I czasem tak było, że po prostu z nudów się siadało i się wymyślało coś. W fakcie swego czasu to była terminologia wewnątrzredakcyjna, więc ja na nich nie pluję. Był w ogóle pewien dział, który redaktorzy faktu sami nazywali, przepraszam za brzydkie słowo, ale tak nazywali, newsy z dupy wzięte. I to jest trochę z tej kategorii, tak? To znaczy to jest tak, że można sobie usiąść i ułożyć w dowolnej kolejności, a to, co mnie tutaj przyprawiło o takie skrzyżowanie, powiedziałbym, śmiechu ze wściekłością. To jest na przykład takie, że na 14 miejscu jest Marian Banaś, a na 16 Roxana Węgiel, która jest o oczko wyżej niż Adam Bodnar. Znaczy to pokazuje w ogóle absurd mieszania tych różnych sfer, tak? Znaczy ja rozumiem, że Roxana Węgiel jest jakąś młodą gwiazdką z The Voice of Kids, natomiast nie wiem, jak można ją zestawić z Adamem Bodnarem po prostu, tak? I wyliczyć, że ona jest ważniejsza niż Adam Bodnar, tak? Mógłbyś mieć, no nie wiadomo, czy to jest ranking też osób, które mają największe zasięgi. Na przykład na 10 miejscu jest Dawid Podsiadło i Tako Hemingway. Kiedyś mówiliśmy o nim w tym programie. I to są pierwsi polscy artyści, którzy wyprzedali komplet biletów na Stadion Narodowy w Warszawie. No tak. Którzy robią swoją drogą też bardzo dobrą muzykę. Ale rzeczywiście to pomieszanie przeróżnych jakichś takich tutaj sfer, politycy, ludzie kultury niby, nie wiem. Danuta Cholecka, oczko telewizji, wyżej przed Robertem Lewandowskim na przykład. Tak? Znaczy o Robercie Lewandowskim nie jestem specjalnym fanem piłki nożnej, ale wiem, że jest to znakomity piłkarz, który strzela mnóstwo w trudnej lidze niemieckiej, strzela bardzo dużo goli i rozumiem, że to jest jakaś zasługa, tak? Jakaś umiejętność. Danuta Cholecka jest po prostu sprzedajną propagandistką pisowską, tak? Dorota Doda... Ale to też jest wpływ, znaczy też nie możesz mówić, rozumiałabym, gdyby było tak, że to miał być, nie wiem, to nie jest ranking najbardziej etycznych Polaków, tylko najbardziej wpływowych. Wpływ TVP jest duży na to, co się dzieje w Polsce. No tak, ale jaki w takim razie jest wpływ Lewandowskiego na polską rzeczywistość? No więc właśnie, bo nie ma metodologii, tak? Jacek Sasin, oczko wyżej przed młodzieżowym strajkiem klimatycznym na przykład. Akurat młodzieżowy strajk klimatyczny mnie bardzo ucieszył, ale to jest takie rzeczywiście pomieszanie trochę z oglądaniem. A Ewa Chodakowska, przedostatnia na tej 50-osobowej liście, oczko wyżej przed Agnieszką Holland. No. No,
W tym rankingu jeszcze jedna rzecz mnie zadziwiła, muszę powiedzieć, i strasznie zasmuciła. To jest to, że każda z tych postaci jest jakoś dłużej, bo krócej opisana. Tylko Jarosław Kaczyński jest opisany przez osobę, która ma nazwisko, resztę to są po prostu jakieś redakcyjne materiały, redakcje anonimowo przygotowane. I każda z tych postaci jest, ma jakiś kawałek życiorysu, biografii, jest o niej napisane, nie wiem, że Tusk jest tam szefem Rady Europejskiej i tak dalej. Natomiast druga na tej liście, Olga Tokarczuk, jest scharakteryzowana w taki sposób, w jaki w zasadzie, tak jakby ktoś usiadł, nie czytając nigdy nic, co Olga Tokarczuk napisała, nie wiedząc nic o niej, miał napisać coś o pisarce. No więc jak można napisać coś o pisarce, to można napisać: Nobel to koronacja pisarki na królową, nie tylko polskiej literatury, a nie tylko kontynentalnej, ale po prostu światowej. Za rok to miejsce zajmie ktoś inny, ale Tokarczuk już na zawsze trafia do literackiego panteonu. Tego nikt jej nie odbierze i wiadomo, przez dekady będzie królowała w naszej literaturze. I to właśnie królowanie, panteony i tak dalej, to się powtarza, powtarza. Nie ma tu ani słowa o tym, jakiś tytuł książki, kiedy to pisała, o jakichś innych nagrodach. Być może tak jak w redakcji są takie dyżurne teksty, wiesz, jak potrzeba, słynny pisarz to się wyciąga. Nie należy dawać tytułu, bo trzeba by coś przeredagowywać, wiesz. No. To jest po prostu... To jest smutne. Znaczy to mnie po prostu zasmuciło bardzo. No. Olga Tokarczuk zasłużyła naprawdę na dużo, dużo lepszy biogram w tym zestawieniu. Jeszcze raz powtórzę. Szmaciarstwo, a nie dziennikarstwo. Z najnowszej polityki, która zresztą podobnie, od razu powiem, tak jak Newsweek, okładkowo, tutaj mamy Newsweeka, porozmawiajmy o śmierci, no bo nadchodzi 1 listopada, polityka też, jak żyć ze śmiercią z kolei. Sporo tekstów w obu tych numerach, ale mi się wydaje, że to jest taka indywidualna sprawa, że ja specjalnie nie będę, nie żeby nie czytać, ale to jest jakby w innym trybie się, że tak powiem, czyta. Natomiast w tej polityce szczególnie mnie zainteresowała bardzo ciekawa analiza Ewy Siedleckiej, no chyba dzisiaj najwybitniejszej dziennikarki od spraw, że tak powiem, prawnosądowych. Związana no, z taką największą sensacją czy aferą powyborczych dni, czyli tym, że PiS zgłosił do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego 5 protestów wyborczych dotyczących wyboru senatorów. No i wszyscy cały czas się zastanawiają, po co im to, jak wyśmiewają rzeczywiście fatalne przygotowanie prawne tego, uzasadnienie. Już dzisiaj w ten sposób zdradzimy, kiedyśmy się nagrywali, ta Izba odrzuciła jeden z tych wniosków dotyczący Katowic. No jeszcze przed nimi 5 wniosków. I otóż Ewa Siedlecka stawia taką hipotezę, ja podkreślam, ona nie twierdzi, że ma rację, tylko to jest ciekawe. Znaczy ja z kolei właśnie w przeciwieństwie do wprost lubię, jeżeli dziennikarz bardzo dobrze wprowadzony w temat, jednak odważa się postawić pewną nawet odważną tezę. Bo ta oczywista teza brzmiałaby, przegrali, no to mówią, że coś było nie tak. Tak, a Ewa ma inne, znaczy mówi, że być może też, ale biorąc pod uwagę słabość tego uzasadnienia, to nie jest tak, że PiS nie potrafi pisać tych uzasadnień. Jakby się uparli, to by tam coś mogli wymyśleć. Że chodzi o co innego, że ponieważ zbliża się termin wyroku Trybunału Strasburskiego w sprawie no, polskiego sądownictwa i formalnie nie tej, bo innej Izby Sądu Najwyższego, czyli czy politycy nie mieli generalnie zbyt dużego wpływu, czy decydującego wpływu na wybór, ale dotyczy to tak samo tej Izby. I że paradoksalnie, Ewa pisze, może być tak, że PiS-owi chodzi o to, żeby przegrał te wszystkie 5 spraw, natomiast potem mógł mówić, proszę bardzo, to są niezależni sędziowie. Nie ma znaczenia, że myśmy ich mianowali. Widzicie, my potrafimy mianować niezależnych sędziów, dlatego że dla PiSu... Przy czym ciekawe, niezależność polega na tym i dowodem na tę niezależność ma być pokazanie, ma być udowodnienie i pokazanie, że raz można wygrać, raz można przegrać, znaczy niezależni. No tak, ale tak. I że to może być potem ważnym argumentem, dlatego że dla PiSu utrzymanie tej formy przekształcenia wymiaru sprawiedliwości jest dużo ważniejsze od tego jednego, dwóch miejsc w Senacie, przynajmniej w jakiejś dłuższej skali. Bardzo interesująca analiza. No tyle powiem, sam nie jestem prawnikiem, ale przeczytałem to
z taką frajdą, powiedziałbym, intelektualną, jaką się ma, kiedy się natrafi na inteligentny pomysł. No i będziemy patrzeć, czy w tym wypadku, czy hipoteza Ewy, bo to, jak mówię, nie jest twierdzenie, rzeczywiście się jakoś sprawdzi, czy nie. Ale zdecydowanie polecam, zresztą w ogóle, tę dziennikarkę zawsze. W tym wproście, o którym trochę żeśmy źle mówili ze względu na ranking wpływowych Polaków, są też dwa wywiady, które nie są może jakieś super ekstremalnie ciekawe, chociaż są interesujące, bo to są jednak wywiady z takimi postaciami jak Małgorzata Kidawa-Błońska, potencjalna kandydatka na prezydentkę, i były prezydent Bronisław Komorowski. Kandydatka na prezydentkę jest między innymi pytana o to, czy Polacy, pani zdaniem, są gotowi na to, żeby wybrać na prezydenta kobietę. Kidawa-Błońska odpowiada, że oczywiście nie ma wątpliwości. Na szczęście czasy, gdy płeć polityka stanowi problem, bezpowrotnie minęły. Ja właśnie nie wiem, kiedy one były. Znaczy, jeżeli mówimy już o niepodległej Polsce, bo a nie o, powiedzmy, znaczy teraz trzeciej RP, no bo jednak jak Hanna Suchocka zostawała premierem, ja nie pamiętam, żeby kogokolwiek to zaskoczyło czy zszokowało, no bez przesady. Wiesz kiedy? No to są czasy, czasy te są nadal wśród nas, ponieważ ktoś zadaje takie pytanie, jak myślisz, ile razy Andrzejowi Dudzie albo Bronisławowi Komorowskiemu, to jest to pytanie, jak to jest być mężczyzną i prezydentem jednocześnie? No tak. Jeżeli to jest temat dyskusji, którą chcą podejmować dziennikarze, to znaczy, że coś jest na rzeczy jednak. W obu tych wywiadach poruszony jest temat prawyborów partyjnych. Bronisław Komorowski uczestniczy w takich prawyborach. Sikorski. Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że jest wielką zwolenniczką, że jest zwolenniczką niewielką tego rozwiązania. Natomiast ciekawie o prawyborach mówi Komorowski. Testowaliśmy to rozwiązanie 10 lat temu. To rozwiązanie ryzykowne. Wtedy udało nam się przez nie przejść, płacąc stosunkowo niską cenę. Trzeba się było bardzo pilnować, bo przeciwnik zewnętrzny obserwował i analizował nasze argumenty, sposób obrony, słabości. Można więc przy prawyborach niechcący osłabić, a nie wzmocnić przyszłego własnego kandydata już w prawdziwych wyborach prezydenckich. Wiesz, co tu jest ciekawego? Że pan prezydent w ogóle nie zwraca uwagi, że przede wszystkim prawybory są dla elektoratu, dla obywateli. Znaczy, dla niego liczy się tylko przeciwnik, bo w końcu przecież ta tradycja jest bardzo długa w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakoś widocznie przeciwnicy nie korzystają, tak, na tym, ale też ostatnio... To są ryzykanci ci Amerykanie. Tak, ale ostatnio wybory w Budapeszcie wygrał kandydat opozycji, wspólny kandydat, ale wyłoniony w wyniku prawyborów. I taką samą tradycję, krótszą dużo, mają Włosi. Opozycja taka prodemokratyczna w walce z prawicą i z faszystami włoskimi, która jak robiła prawybory, to wygrywała. Także chyba pan prezydent Komorowski... Przesadza z tą ostrożnością. A tak naprawdę, no może się boi, bo faktem jest, że jedno może wyjść z dyskusji, na przykład przy okazji prawyborów, debat. Na przykład to, że żaden kandydat nie jest sensownym kandydatem. Takie jest ryzyko. Ale są tacy, którzy mają pewne atuty niewątpliwe, i to Bronisław Komorowski mówi o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, że jej atutem są też tradycje rodzinne. To prawnuczka prezydenta Wojciechowskiego, ale także prawnuczka prezydenta Grabowskiego. Grabskiego. Wierzę, podobnie jak wielu Polaków, że tak dobre geny polityczne zobowiązują do politycznej rzetelności i przyzwoitości. Geny polityczne. Nowe odkrycie naukowe. Może być Nobel. Uwaga, poczekaj teraz dalej. Małgorzata Kidawa-Błońska również pytana jest o swoich pradziadków. To, że moi pradziadkowie pełnili te funkcje, nie jest moją zasługą. Nie ma czegoś takiego jak gen prezydencki. Brawo. Jest natomiast gen odpowiedzialności. No, czyli jednak jakiś jest wkład Polski w genetykę. Jak mówię, może być Nobel z biologii, z chemii, nie wiem, z biologii chyba jednak. Znaczy mnie natomiast jeszcze w tych wywiadach, gdzie mam generalnie wrażenie, że one są trochę o niczym. Znaczy to jest cały zestaw straszliwie banalnych i takich na okrągło różnych sformułowań. Nie dają się docisnąć, ale to jest źle dla polityków, że nie dają się docisnąć, bo ja jednak chcę, żeby polityk do końca coś wypowiedział. To najlepiej się dla mnie wyraża w tym, jak Bronisław Komorowski najpierw jako na potencjalnych kandydatów do prezydentury przedstawia Tuska, Kidawę i Siemoniaka, a następnie spytany, kogo pan w takim razie poprze,
odpowiada z głębokim przekonaniem każdego z nich. No, być może będziemy mieli trzyosobowego prezydenta w takim razie. Jak mówię, no, tym się kończy taka nijakość, tak? Taki lęk przed powiedzeniem jasno tak, tak albo nie, nie. Natomiast u Kidawy z kolei muszę powiedzieć, znaczy zasmuciło mnie, choć nie zaskoczyło, że co prawda mówi, że związki partnerskie tak, że in vitro tak, natomiast pytana o zakaz aborcji stwierdza jasno, akurat tutaj dość, choć jasno, choć też tak naokoło. Należy doprowadzić do tego, by aktualnie obowiązujące przepisy były respektowane. To też jest oczywiście odpowiedź nie wprost, bo było pytanie, co z zakazem zawsze aborcji, już, tak? Czy też w domyśle co z liberalizacją tego zakazu, bo wiadomo, że nawet w tej wersji ustawowej mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie, tak? A już nie mówiąc oczywiście o pomysłach pisowskich, czy w ogóle prawicowych, jeszcze dalszego zaostrzenia tego. Więc dla mnie niestety, trawestując prezydenta Komorowskiego, kogo pan w takim razie poprze? Nikogo z nich. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na ciekawy tekst, jak zresztą zawsze u tego autora, bo to jeden z moich ulubionych autorów polityki, Edwina Bendyka, o nowej książce Kapitał Ideologia Thomasa Piketty'ego, która, jak przed chwilą mi Agnieszka zdradziła, będzie wydana przez krytykę polityczną, ale potrwa to, bo ma jakąś upiorną liczbę stron. Jest to bardzo, bardzo długa książka, jest to bardzo trudne ekonomiczne tłumaczenie i tutaj na pewno też będziemy potrzebowali wsparcia, żeby to wydać, ale tak, uważamy, że trzeba wydawać Piketty'ego, zrobimy to. Bendyk właśnie pisze, zadanie jest wymagające, bo wpierw trzeba przeczytać 1232 strony gęstego druku, więc... I wyobraź sobie, ile kosztuje tłumaczenie tej książki, no tak. I teraz rozumiesz, dlaczego to jest tak duże wyzwanie. No, w największym skrócie, żeby nie zanudzać, znaczy po pierwsze sugeruję, że można sięgnąć, że można część ominąć czytając i przejść od razu do rozdziałów opisujących, jak się rozprawić z kapitałem i miliarderami. Tyle dodaję, że w takim pośpiechu można zgubić analityczne i historyczne uzasadnienie. Natomiast tezę główną zapowiada już tytuł książki, czyli przypomnę, Kapitał i ideologia. Nierówności ekonomiczne nie są skutkiem jakiegoś prawa natury lub zmian technologicznych. Prowadzi do nich polityka uzasadniana ideologią, tłumaczącą, dlaczego biedni są biedni, a bogaci się bogacą. Piketty analizuje historyczne systemy społeczno-ekonomiczne, by pokazać, w jaki sposób wytwarzały się nierówności i ich uzasadnienia. W uzasadnieniach nierówności w ogóle mam wrażenie, Polacy, strona demokratyczna w Polsce, mistrzami świata. I to jest ważny i ciekawy autor. Warto przypomnieć taką, nie wiem, czy pamiętasz taką wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, jest taka ważna książka, niestety wydana przez krytykę polityczną, jest to Kapitał XXI wieku. Tak. Jarosław Kaczyński przeczytał Piketty'ego. Mateusz Morawiecki zobacz, też. Zobacz, jak dobrze skończył, jest na pierwszym miejscu rankingu najbardziej wpływowych Polaków. No właśnie. Czytajcie Piketty'ego. I jeszcze ciekawostka w tym tekście Edwina Bendyka, znaczy rzecz, o której ja nie wiedziałem, którą on przytacza ze względu właśnie na to, na ten slogan o tym świętym prawie własności. Otóż kiedy na początku XIX wieku Haiti w wyniku rewolucji, Haiti, gdzie w ogóle 90% populacji stanowili niewolnicy, odzyskało w wyniku rewolucji niepodległość i niezawisłość, to Francja owszem uznała ten fakt, natomiast zmusiła Haiti, kierując się świętym prawem własności, do wypłaty byłym właścicielem niewolników przychodów utraconych z tytułu pozbawienia kapitału produkcyjnego. I teraz kwotę tę ustalono na 150 milionów franków w złocie. Dzisiaj pewnie nam to niewiele powie, ile wtedy był wart frank i to jeszcze w złocie. Natomiast Haitańczycy spłacali to odszkodowanie przez ponad 100 lat ze swojego budżetu. Wow. Płacąc od 5 do 15% PKB rocznie. No więc to jest rzeczywiście dobry dowód na to, że święte prawo własności jest niesłychanie korzystne, szczególnie dla bogatych.
to ja jeszcze na koniec powiem jedną rzecz, ponieważ tak strasznie się znęcaliśmy nad Frostem, to ja jednak za jedną rzecz pochwalę. Tak, tu jest taka rubryka w każdym numerze Polska na talerzu. I tym razem po raz pierwszy w życiu zobaczyłem przepis na coś, o którym przez lata od dziecka, a to znaczy strasznie dawno, słyszałem, że jest to absolutnie najtajniejszy przepis, jaki w ogóle istnieje na świecie i nikt go nie zna. Chodzi o rzecz znaną, co prawda, głównie warszawiakom, przepraszam, ale kultową. Pańska skórka, taki rodzaj cukierka, który sprzedawany pod cmentarzami. Pod cmentarzami, tak. I to w ogóle pamiętam, odkąd czemu żyję. On jest pod cmentarzami tylko sprzedawany. Nie wiem, nie wiem. I zawsze to było, że właśnie receptura jest jakąś straszliwą tajemnicą i tutaj wprost podaję przepis. Ja co prawda jeszcze go nie próbowałem, ale można spróbować. Być może będzie tak samo i może sobie można jakiś mały biznes pod cmentarzem zrobić. Polecamy pańską skórkę, polecamy do it yourself, pańska skórka i zapraszamy na kolejny odcinek wycinek prasowych.